Mam nadzieję, że ten klucz jest aktywny. Niech no rzucę okiem. Ten panel kontroluje możliwość dostępu do komory odkażającej pomiędzy platformą obserwacyjną a rdzeniem. Wygląda jak żyjąca i oddychająca istota. Pod pewnymi względami nawet nią jest. Hej, co tu robisz? Co do... Wygląda jak żyjąca i oddychająca istota. Pod pewnymi względami nawet nią jest. Hej, co tu robisz? Ciekawe, co by się stało, gdyby... Hej, co tu robisz? Wygląda jak żyjąca i oddychająca istota. Pod pewnymi względami nawet nią jest. Hej, co tu robisz? No, malutka, mów do mnie.
się stało, gdyby odciąć to zupę? Wygląda jak żyjąca i oddychająca istota. Pod pewnymi względami nawet nią jest. Czegoś nie zauważamy. Ciekawe, co by się stało, gdyby odciąć to zupełnie od sieci. Chodzimy tu po omacku. Czegoś nie zauważamy. Te wskazania nie mogą być poprawne. Muszę je podrozumieć. Nie rozumiem. Na sieci nic się nie dzieje, a to cholerstwo przetwarza dane jak szalone. Ej, co tu robisz? W tej ścianie. Cisza, ale aktywność mózgu wynosi 100%. Te wskazania nie mogą być poprawne. Muszę je potem sprawdzić. Ciekawe, co by się stało, gdyby odciąć to zupełnie od sieci. Chodzimy tu po omacku. Czegoś nie zauważamy. Chodzimy tu po omacku. Czegoś nie zauważamy. W tej ścianie. Wytrych. W tej ścianie. Cisza, ale aktywność mózgu wynosi 100%. Denerwuje się. Musimy ją uspokoić. Rdzeń wyraźnie reaguje na jakieś bodźce zewnętrzne. Ale jakie? Nie wygląda mi to na normalne skoki wykresów. Sieć snów jest teraz pusta. Co ją gryzie? Dobre pytanie. Cokolwiek to jest, sprawa jest poważna. Nigdy nie widziałam czegoś takiego. O, zgadnij, kto postanowił nas odwiedzić. Gilmore? A któż by inny? Pewnie zażąda kolejnego raportu. Nie wystarczą jej codzienne podsumowania, jakie dostaje od szefa? Tylko czegoś nie chlapnij. Nie chcę stąd wylecieć tylko dlatego, że zechcesz ją objechać. To ona tu jest szefem. Co za idiota powierzył jej to stanowisko? Nie ma absolutnie żadnych kwalifikacji. Pani Gilmore, cóż za nieoczekiwany zaszczyt. Czym możemy służyć? Pomyślałam, że sama sprawdzę postępy prac. Dlaczego jest was tu tylko dwoje? Jest niedziela, wieczór. Zespół nie może pracować bez przerwy. Ludzie zaczęliby popełniać błędy i... Pracujemy w systemie zmianowym. Wraz z dr Lee obsadzam rdzeń aż do jutrzejszego poranka. Zmiany? 4 miesiące do premiery, wszystko się wali, a wy sobie ustalacie zmiany? Wolne możecie sobie urządzać po rozwiązaniu obecnych problemów. Jeśli Alhera nie zostanie uruchomiona zgodnie z planem, wszyscy wylecicie na bruk. Nie sądzę.
Nic mnie nie obchodzi, co sądzisz. Nie za to ci płacę. Płacę za znalezienie skurwiela, który bruździ w moim projekcie. Pracujemy nad tym, ale dzień był trudny. Wystąpiły skoki. Powiększa się również wyciek. Co to znaczy? W całej sieci pojawiły się nowe ogniska interferencji, pokrywające się z gwałtownymi zmianami wewnątrz Aingany. Jakiego rodzaju zmianami? Zarówno fizycznymi kurczami, czymś w rodzaju tików nerwowych, jak i nagłymi przepływami czystej energii i danych. Niesamowicie skomplikowanych danych. To nie ma sensu. Aingana wydaje się, jak to powiedzieć, rozszerzać. Zawiera więcej danych, niż jest w stanie fizycznie przechować. Jak to możliwe? To niemożliwe, ale to właśnie dlatego jest przeładowana i powstają skoki fal przenoszone na całą sieć. Jeśli trend się utrzyma... Teoretycznie możemy wszystko wyłączyć, ale nie wiemy, jakie konsekwencje miałoby to dla projektu i dla całej sieci. Efekty mogą być katastrofalne. Wszystkie urządzenia podłączone do sieci, dosłownie wszystkie, mogłyby odczuć skutki tego wydarzenia. Nie rozważamy tej możliwości. Abstrahując od możliwych konsekwencji dla sieci, opcja odpada ze względu na potencjalne opóźnienie wdrożenia projektu. Musicie zidentyfikować problem i wyszczególnić inwazję dla systemu. Potrzebny mi jest szczegółowy raport dotyczący prac wykonywanych przez ten zespół i harmonogram osiągania konkretnych rezultatów. Możemy ustabilizować matrycę snów? W krótkich okresach tak. Mamy dzięki temu możliwość testowania sieci snów. Aingana pozytywnie reagowała na bezpośrednio podawanego Morfeusza. Dobrze. Podajcie szczegóły tego procesu. To musi być pradawne miejsce, ale ta rzecz... Co za dziwne urządzenie.